Siemano, z tej strony Pankru i w tym odcinku zagramy sobie turniej Danger Zone składających się z samych widzów. I w tym odcinku do wygrania jest dla nich AK-47 Ratro, który jest dokładnie o tutaj. Także to jest dla nich, a dla was w tym odcinku jest do wygrania AWP Gałęźnica. I musicie napisać jakikolwiek komentarz tylko chcecie. No i co? I oczywiście zostawić łapkę i subskrypcję. A my przechodzimy już do samej giereczki. Także będę grać też 16:9, także sorry jak będę słabo grać. No ale dobra, lecimy. Dobra, także powodzonka wszystkim życzę. No i dobra, ja bym sobie zaznaczył gdzieś. O, może na piknik polecimy. I ja zawsze wybieram sobie egzobuty. Troszkę dużo grałem już ten tryb właśnie Danger Zone. W ogóle 36 osób. Na zwykłej gierce jest 22, 28 maksymalnie. Tutaj jest 36, to będzie taka wojna. Egzobuty według mnie są najlepsze do uciekania. I proszę, niebieska skrzynka i czerwona skrzynka. Czerwona jest, super. O, o kurde, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze ta walizka z hajsem. Niesamowity dobry drop. Niesamowicie dobry drop, to chciałem powiedzieć. Mamy pistolet tu. Ja pierdzielę. Od razu powinienem zaatakować kogoś. Okej, okay, już tutaj ktoś Zeusa zabił. Aha, to jest kolejny pistolet. Dobra, to wezmę. To będzie bardziej przydatne. Dobra, tutaj zaraz wrócę, jak wezmę sobie jakąś lepszą broń. Tego jeszcze nie otworzyłem, mam nadzieję, że kosa będzie, bo kosa jest bardzo przydatna. No, chyba najgorsze, co mogłem dostać. No i właśnie to, co mówiłem, te egzobuty są super. O, jest tutaj, dobra, zapomniałem totalnie o niej. Kurde, mogłem to rozwalić, ale dobra, nieważne. Świetnie, o, dobra broń, jeszcze wystarczy naładować sobie ammo. I powinno być wszystko ok. Fajnie, bo już zostały, nie. Dobra, jakoś mi się udało uciec, ok. Dobra, zabiłem jedną osobę, nie wiem czy ona awczyła, ale tak czy siak udało się wyeliminować. Wezmę sobie tą bombę, może się gdzieś jeszcze przyda. Dobra, pyk, pyk. Naładowane, świetnie. Z tego co widzę, mam jeszcze jedną skrzyneczkę niedaleko siebie, ale nie wiem czy chcę po nią zmierzać. Może ewentualnie zaczaję się na kogoś, bo może ktoś się skusi akurat na nią. Z tego co widzę, to nikogo tutaj jest. O kurde, o kurde. Akcja ucieczka. Nie ma co ryzykować, 50 HP tylko. Okej, dobra, dobrze mnie ten zastrzyk naładował troszkę. Podchodzi, podchodzi, ja mam tutaj pompę. Nie, ale było blisko zeberka. Kurczę. A które miejsce chociaż zająłem? 17, nie jest najgorzej jak na 35 osób, w sumie w połowie praktycznie. Także sobie teraz zobaczymy, jak sobie reszta poradziła. Aj, no i zeberka miał tą samą broń. Dwa ammo mu tylko zostało. No ale cóż, bardzo dobrze sobie poradził. Pójdziemy sobie chyba do Clue, bo Clue tutaj ma jakiegoś fajta, a przynajmniej jest bardzo bliski. Dobra, tak jak mówiłem, właśnie Clue się czai na jedną osobę. Nie wiem czemu oni się domagają restartu, nie mam pojęcia o co chodzi. Mi się dobrze grało, na przykład. Okej, okay, no i Clue pięknym fragiem. Tutaj Cycu się schował dosyć, nietypowo. Okej, okay, włączyłem wallhacka. Będzie dużo łatwiej zobaczyć. Oj, weź się czai. Machus dosłownie obok niego. Parę ścian tylko dzieli go. O. Że nie usłyszał tego weź. Było słychać reloada. No i właśnie, piękna głowa. A tutaj jeszcze, ktoś jeszcze jest obok. No i właśnie. Potrójny pojedynek. No i tutaj wychodzi z tego żywy. Kto to jest? Nawet nie mogę zobaczyć. Ketyov, także Ketyov wygrywa sobie to oto spotkanie. I Ploysi zabija wszędzie wylek, także zostało tylko 8 graczy. Dezo eliminuje Stary z Szapką, czyli jednak, mimo tego, że Stary z Szapką się kampił tam na górze, to Dezo to sobie oczywiście wygrał. No i teraz sobie na spokojnie go przelutuję. O, tutaj Cytrus akurat zabił tutaj w magazynie ASK, bardzo ładnie. No i tylko 6 graczy zostało. Dezo, Cytrus, Wafelek, Rusty, Ketyov i Ploysi. No, do Ploysiego trzeba szybko. W sumie już jestem na jego kamerze, bo on tutaj zmierza coraz bliżej do Ketyova. Najprawdopodobniej będzie to starcie za sekundkę. No, już tutaj naprawdę blisko są chłopaki siebie. Dosłownie jeden widzi drugiego i no musi. Żeby tylko tego nie zmisował. No i mimo tego, że Ploysi był odwrócony cały czas plecami, to Ketyov nie wykorzystał swojej szansy, no i wiadomo jak to się skończyło. No i 5 graczy zostało i Ploysi przed kolejną szansą. Nie, Ploysi musisz. Okej, okay, i Ploysi zbliża się powoli do... Kto tu jest? Rusty chyba. Rusty tutaj ma fajta z kimś i
Sekunda, Rusty tutaj na spokojnie, on nie chce się na razie wychylać. Wie, że już wszędzie... Kto to jest? Wafelek? Chyba Wafelek. Co, ucieka? No i w plecy, czy zabije w plecy? Albo tutaj pod rzut będą szli. Już rozumiem. Oj, musi tutaj dojść do starcia, jeżeli Rusty nie wychyli. Okej, dobra, potrójny fight. Tutaj powoli. No i Rusty został versus Cytrus, bo Floysi został wyeliminowany na czwartym miejscu. No i zostało top 3. Raz, dwa, trzy, dokładnie. Top 3. Dezo, Cytrus i Rusty. Jedna z nich oczywiście, jedna z tych osób dostanie AK-47 Rustroad. I Cytrus versus Rusty. Ależ full auto nieudane. Oj, Cytrus. Jeżeli go jednak Rusty zabije, to... Nie, tutaj... Rusty na spokojnie, być może dlatego, że nie miał amunicji. No i została sytuacja 1 na 1, Dezo versus Cytrus. Chłopaki są bardzo blisko siebie. Nawet nie wiem, czy wiedzą o tym. Chociaż wiedzą w sumie, bo patrząc się na te kratki, to będzie wiadomo, no i już widział. Dezo widział Cytrusa. Będzie sobie na shifcie podchodzić pod niego, prawdopodobnie. Oj, chociaż Cytrus też się spodziewa tego, nie wie gdzie dokładnie, a to już za kamieniem. Ale blisko. No i Dezo wygrywa, gratulacje Dezo. Dezo wygrywa skinka. Jeżeli wy chcecie wygrać AWP Gałęźnica, który był na samym początku odcinka, to wystarczy, że napiszecie jakiś komentarz, zostawicie subskrypcję i zostawicie łapkę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Siema.